Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie na konferencji prasowej po meczu 10. kolejki Fortuna pierwszej ligi, w którym Stal Rzeszów pokonała Wisłę Kraków 2-1. Jest z nami trener drużyny gości Jerzy Brzęczek. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór, witam państwa. I poproszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. Ja myślę, że to taka powtarzająca się historia. To jest czwarty mecz, który przegrywamy prowadząc, gdzie w jakiś sposób w momencie objęcia prowadzenia mamy kontrolę, stały fragment gry po naszej stronie, niewykonany tak, jak sobie to zaplanowaliśmy, bez zabezpieczenia i z kontrataku tracimy bramkę. I później, jak gdyby w przeciągu tego spotkania w drugiej połowce, kiedy tracimy drugą bramkę, był taki moment, kiedy kontrolowaliśmy sytuację, kiedy rozgrywaliśmy dobre akcje. Znowuż bardzo łatwy sposób. Straciliśmy piłkę, rzut z autu, nie zasekurowaliśmy się odpowiednio, straciliśmy bramkę na 2-1, tak więc na pewno w tych decydujących takich momentach po objęciu prowadzenia zaczynamy. Nie wiem dlaczego na dzień dzisiejszy, jak gdyby tracić kontrolę. Brak może jeszcze tego doświadczenia powoduje to, że ci starsi zawodnicy, którzy są jeszcze kontuzowani, całe szczęście wracają po tym meczu już i będą do naszej dyspozycji, jeżeli chodzi o tych zawodników ofensywnych. I to są takie momenty kluczowe, które w takich sytuacjach brak tego doświadczenia i uspokojenia gry, cwaniactwa powoduje, że przeciwnik w takich momentach strzela nam bramki i w konsekwencji później przegrywamy w spotkaniach, których nie powinniśmy przegrać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. Bartek? Do pytania pana trenera. Pierwszy, ostatni fragment gry wasze, bo dzisiaj no, tak to wyglądało, że po rzutach rocznych w ogóle większe zagrożenie było dla waszej bramki, bo było one źle wykonywane, nie tylko ten gol padł w takich okolicznościach, ale kilka kontr innych też Stal wyprowadzała. Skąd się to pana zdaniem brało i jak temu zaradzić? A druga taką pozytywną agresję w grze, z której chyba dzisiaj widzieliśmy, to było zdecydowanie więcej po stronie rywala niż waszej. Tu brakowało tego do skoku. No i przez to przegrywaliście wiele pojedynków. I oczywiście, jeżeli chodzi o tą agresywność, na to już zwracaliśmy uwagę i przed meczem, ponieważ dawaliśmy sobie sprawę, jeżeli chodzi o rozegranie piłki przez drużynę Stali, w jaki sposób to robią, no więc na to byliśmy przygotowani. Parę razy bardzo dobrze to robiliśmy, odbieraliśmy piłkę, wychodziliśmy z kontratakami, ale na pewno w tych bocznych sektorach zabrakło nam naszych skrzydłowych w tych takich sytuacjach tej agresywności do skoku i w łatwy sposób ci boczni obrońcy, którzy często wjeżdżają do środka, potrafili stworzyć nam przewagę, tak więc na pewno tego nam w wielu momentach zabrakło. Jeżeli chodzi o stałe fragmenty gry, to jest zawsze kwestia zabezpieczenia, które jest rozpisane, które jest jak gdyby ćwiczone i ten stały pierwszy fragment gry, rzut wolny z sektora centralnego, wariant, który miał być w tym momencie rozegrany, w jakiś sposób ci zawodnicy, którzy byli przy piłce, to rozgrywali, nie tak mieli być ustawieni, to spowodowało, że później byliśmy odkryci na przedpolu i drużyna Stali nas skąd atakowała i w bardzo łatwy sposób zdobyła bramkę wyrównującą. Tak więc to są te momenty już takiej odpowiedzialności indywidualnej zawodników, którzy w takich sytuacjach są rozpisani, wiedzą co mają robić, no ale jest później ta kwestia wykonania tego i tej konsekwencji. To jeszcze Bartosza Jarocha chciałem zapytać, bo on szedł dość szybko z boiska. Co mu się stało i jakie są pierwsze rokowania? Oczywiście będzie miał przeprowadzone badania. Na tą chwilę odczuwa ból w pachwinie, ale jak poważny to jest uraz, nie jesteśmy na tą chwilę w stanie stwierdzić. Przychodzi się tak. Tak, tak. Znaczy, z czego wynikała ta niemoc strzelecka, niemoc w sytuacjach w drugiej połowie, poza okazją szyrą, kiedy mieliśmy wybycie piłki na rzut rożny, Bartku mówić Polskie Radio. Właściwie w takiej sytuacji gdzieś tam brakowało. Czy tylko i wyłącznie składa pan trener to na karb dobrej postawy drużyny rzeszowskiej Stali w defensywie, czy na co jeszcze? Nie, ja myślę, że wie pan, to by takie sytuacje, że wielokrotnie mieliśmy bardzo dobre możliwości zagrania piłki prostopadłej, gdzie drużyna Stali gra bardzo wysoko i tych przestrzeni jest bardzo dużo, ale te ostatnie podania były niedokładne, tak więc to jest decydujące, jeżeli to ostatnie podanie będzie niedokładne, za długie lub ewentualnie nie taki wybór optymalny w danej sytuacji, no to nie będziemy mieć wtedy tych sytuacji, a na pewno w drugiej połowce kilka takich sytuacji mieliśmy, tylko to ostatnie podanie było niedokładne i to powodowało, że nie wprowadzaliśmy tego zawodnika, który był w wolnej strefie, który był w tych przestrzeniach pomiędzy obrońcami Stali Rzeszów, żebyśmy to mogli wykorzystać. I to był nasz jak gdyby taki no, podstawowy problem, jeżeli chodzi o kreowanie sytuacji w tej fazie meczu. Dziękuję bardzo. Mam jeszcze pytania? Proszę. Ja chciałem się zapytać,
Co trener odpowie kibicom, którzy w dość mocny sposób odnieśli się do dzisiejszej porażki? Jest jasna kwestia, że zawsze wszyscy jesteśmy rozczarowani, tym bardziej kibice. My również jesteśmy rozczarowani, bo przegraliśmy trzeci mecz rzędu. Ale również, tak jak już wcześniej powiedziałem, na dzień dzisiejszy mamy 6 zawodników doświadczonych, którzy są kontuzowani, zawieszeni i zaczynają wracać do składu. Tak więc to jest na pewno taka pewna jakość i doświadczenie większe, które będzie nam potrzebne, które w takich spotkaniach jak dzisiaj, tych poprzednich, których przegrywaliśmy, jest nam bardzo potrzebne, mając na uwadze ilość tych młodszych zawodników, którzy bardzo dobrze rozpoczynają, jest prowadzenie i jak gdyby w takim momencie, kiedy z jednej strony dla nas powinno być łatwiej, jest większa taka nerwowość, brak spokoju, to powoduje, że później w taki łatwy sposób dajemy sobie strzelać bramkę, to co było naszą taką siłą na rozpoczęcie sezonu, gdzie byliśmy konsekwentni, gdzie nie traciliśmy bramek. Teraz te bramki tracimy w zbyt taki prosty sposób. Łukasz, czy pani Gazeta Super Nowości z Rzeszowa? Trenerze na przedmeczowej konferencji mocno komplementował pan Stal Rzeszów, głównie jeśli chodzi o organizację gry w ofensywie tej drużyny. Dziś pierwsze 10 minut myślę ze wskazaniem na was, drugie 10 minut drugiej połowy także ze wskazaniem na was, jednak w pozostałym okresie gry to Stal Rzeszów miała przewagę. Sądzę jednak, że inna była strategia na ten mecz z waszej strony. Sądzę, że wy chcieliście więcej grać piłką, szczególnie jeśli chodzi o środkowych pomocników. I oczywiście tak, tak jak już wcześniej powiedziałem. Jedna kwestia to jest strategia, przygotowanie, analizy, później realizacja tych zadań. Przede wszystkim od początku chcieliśmy grać wysokim pressingiem, żeby nie pozwalać drużynie Stali Rzeszów na wyprowadzanie piłki. Wielokrotnie robiliśmy to dobrze, ale również parokrotnie, kiedy odbieraliśmy tą piłkę, zbyt szybko ją traciliśmy i to od razu napędzało przeciwnika do tego, żeby nas skąd atakować. Tak więc to były te takie główne, największe nasze problemy, jeżeli chodzi o nasze zachowania, co powodowało, że nie mogliśmy wtedy się utrzymać przy piłce po szybkich stratach. I to w jaki sposób drużyna Stali Rzeszów bardzo dobrze wykonywała. Na pewno z jednej strony grają w takim składzie i pracują już dosyć dużo i długo. To jest coś bardzo ważna kwestia tych automatyzmów, zrozumienia w poruszaniu się. Czy można powiedzieć, że Stal Rzeszów, jeśli chodzi o konstruowanie akcji, to drużyna najlepsza, z jaką do tej pory mierzyliście się? Nie chciałbym używać takich słów. Na pewno drużyna, która dobrze to robi, ale oczywiście my objęliśmy prowadzenie, za chwilkę też mieliśmy sytuację na to, żeby zdobyć bramkę na 2-0, tak więc to są później takie kluczowe momenty, ale na pewno patrząc na ich zachowania i jeżeli chodzi o kreowanie sytuacji, to robią to na pewno bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Mam jeszcze pytania do trenera? Nie widzę, więc dziękuję bardzo trenerowi za udział. Dziękuję, dobranoc. Witam serdecznie w drugiej części konferencji prasowej. Z nami Daniel Myśliwiec, trener Stali Rzeszów. Witam trenerze. Dzień dobry. I poproszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Nie jestem fanem boksu, ale kiedy widziałem jakieś walki wcześniej w przeszłości, to bardzo mi przypominały dzisiejszy mecz, bo wychodzi jeden przeciwnik, który zaczyna atakować, wyprowadza mu mnóstwo ciosów, a potem w jednym momencie obrywa, powiedzmy, lewym sierpowym, bardzo mocnym ciosem i próbuje się pozbierać. Tutaj szacunek dla mojego zespołu, że po takim ciosie, jaki wyprowadził Michał Żyro, się dobrze pozbieraliśmy i byliśmy w stanie dalej kontynuować ataki i jeden zakończyć skutecznie. Druga połowa rozpoczęła się od ataków bardzo nabuzowanej Wisły, która odwróciła się, powiedzmy, nami rolami. My troszkę niemrawo staraliśmy się wyprowadzać piłki konsekwentnie od własnej bramki i próbować atakować. Przez to Wisła odbierała nam piłkę na naszej połowie i próbowała zbierać się do ciosu, ale tutaj szacunek dla moich piłkarzy, bo wykazali się taką dojrzałością i w trudnym momencie, zamiast się poddać i zrezygnować, to wyprowadzili ten cios, który w podobie do tego, co zrobiła Wisła w pierwszej połowie, a dalej to myślę, że już myślę, że można było tylko stać z boku i cieszyć się z gry mojego zespołu, któremu bardzo serdecznie gratuluję zasłużonego zwycięstwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. Pokażcie panie Gazeta Super Nowości. Trenerze, przede wszystkim gratuluję zwycięstwa, bo Wisła Kraków ciągle jeszcze, myślę, główny faworyt do awansu, mimo tych trzech porażek z rzędu.
Jakbym miał to pan wskazać taką główną przyczynę zwycięstwa, czyli co, dobra reakcja na zachowanie Wisły i konsekwencje od początku do końca w swojej realizacji gry na ten mecz? Myślę, że to, o czym mówiłem, to były kluczowe momenty, które sprawiły, że my odnieśliśmy zwycięstwo, ale myślę, że sam obraz meczu powodował to, że byliśmy bardzo mocni w ataku pozycyjnym, ale też wykorzystaliśmy momenty z kontrataku, bo pierwsza bramka, jaką zdobyliśmy, to był kontratak. Także kluczowe na pewno było jakość naszej gry ofensywnej w ataku pozycyjnym i liczba sytuacji, jakie stworzyliśmy. Spodziewał się pan, że po przerwie Wisła zagra tak agresywniej? Wisła nie miała wyjścia. Ale tak jak mówiłem w konferencji przedmeczowej, chcemy być gotowi na wszelkie scenariusze i nie projektować żadnego, tylko skupić się na tym, żeby reagować na wydarzenia boiskowe i myślę, że to moi piłkarze zrealizowali w 100%. Dziękuję. Dzień dobry panie trenerze, Mateusz Prokopiak, Podkarpa się live. Dzień dobry. Wygrana z Wisłą prowadzoną przez byłego selekcjonera reprezentacji Polski, to na pewno satysfakcja. A w takiej pana karierze trenerskiej, gdyby pan miał określić, czy ten mecz dał pan najwięcej satysfacji dotychczasowych prowadzonych przez pana? Nie, dał mi 3 punkty i to jest najważniejsze, ale teraz nie myślimy o niczym innym, tylko jak zapunktować na wyjeździe adekwatnie do tego, jaki styl prezentujemy. Dziękuję bardzo. Mam jeszcze pytania do trenera? Panie trenerze, co pan pomyślał, jak w drugiej połowie Andreja Prokic praktycznie do pustej bramki nie trafił, a podobną sytuację mieliśmy też w pierwszej połowie przy stanie 0 dla Wisły, kiedy z kolei Michalik też taką dość miał idealną sytuację. To chyba takie rzeczy najbardziej bolą, gdyby tu nie było zwycięstwa, prawda? Ja myślę, że tamte sytuacje mnie bardzo cieszyły, bo moi piłkarze bardzo dobrze rozumieją to, co próbuję przekazać czasami w swoich konferencjach, w tym, co mówię. Mi zależy na tym, żeby kibice przychodzili na Stal, cieszyli się naszą grą, a w momencie, gdybyśmy ten mecz szybko zamknęli, to prawdopodobnie byłby nudny, a tak to do samego końca trzymał w napięciu. Jest pan przekonany, że był faul na Michale Żyro przy tej sytuacji, kiedy Wisła mogła objąć prowadzenie 2-0? Bo tam takie troszkę wątpliwe było. Faul na Michale? Faul na... Nie. Michał na Łukaszu Górze. Faulował Łukasza Górę. Moim zdaniem zdecydowanie był faul, bo celem ataku Michała nie było wygranie pozycji, tylko atak na przeciwnika. I to jest... Myślę, że on wygrał tą pozycję, no ale rzeczywiście gdzieś tam wcześniej. W takim razie mamy różnicę zdania. 2-1. Ja plus sędzia kontra pan wygrałem. Okej, jestem zadowolony z tej pory. Teraz chciałem zapytać ewentualnie o mecz wyjazdowy przed wami, no bo tam wam znacznie trudniej idzie niż na Hetmańskiej 69. Ma pan jakiś pomysł, co to zrobić, żeby zacząć wygrywać? Zmiennych, tak jak mówiłem wcześniej w konferencji przedmeczowej, jest sporo. Chcemy wyeliminować kilka z nich, żeby być pewnym, że to one decydują o niepowodzeniach, ale na pewno będziemy musieli skupić się na tym, jak wykreować więcej sytuacji, a szczególnie te sytuacje na wyjazdach wcześniej zakończyć skutecznie. Bo tutaj jednym czynnikiem takim wspólnym jest to, że kreujemy sytuacje na wyjazdach jako pierwsi, ale nie finalizując ich, mamy problem później z kreacją, bo przeciwnik na ogół się bardziej zamyka, na swoim stadionie jakoś jest w stanie nas bardziej zneutralizować i tutaj będziemy chcieli za wszelką cenę zrobić wszystko, żeby zagrać na swoich zasadach i szczególnie skupiając się na jeszcze mocniejszej ofensywie. Pana zdaniem Sandecja jest taką drużyną, która będzie rzeczywiście tak się mocno zamykać przed nami? Trudno wyrokować teraz po zmianie trenera. Dopiero obejrzeliśmy jeden mecz, jutro będziemy na żywo też obserwować drugi mecz i zastanawiać się, czy to, co było w poprzednim meczu, nie było praktycznie żadnych zmian, jeżeli chodzi o personalia, sposób, system, ustawienie. Czyli zakładamy, że najwięcej informacji możemy dostać teraz o tym, co zaproponuje trener drużyny Sandecji. Ale myślę, że skoro my pracujemy w określonym modelu już dłuższy czas, to powinno być naszą przewagą, żeby skupić się na swoich zasadach i jeszcze raz podkreślę, podejść do tego meczu jak do meczu domowego. Jeszcze na koniec chciałem zapytać, bo tak wiemy już po pana decyzjach dotychczasowych meczów, że w ataku nikt nie ma tutaj takiego pewnego składu i dzisiejsze wejście w pierwszym składzie Patryka Małeckiego to podyktowane, bo rzeczywiście, że on
zasłużył na to wyjście w 100%, czy tak troszeczkę sentymentów, chociaż nie sądzę, żeby sentymenty grały rolę. Patryk Małecki w poprzedniej kolejce nie zagrał z Zagłębiem Sosnowiec, do którego ma, mogę powiedzieć w cudzysłowie, sentyment. Ale to nie ma znaczenia. Naszym celem jest robić progres sportowy i to jest najważniejsze, żeby wybrać ten moment i tych piłkarzy, którzy dadzą największe szanse na zwycięstwo, ale nie mam takiego przekonania, że gdybym zmienił skład czy personalia, to ci piłkarze, którzy nie weszli w podstawie, też by nie dali rady, bo uważam, że daliby, tym bardziej, że niektórzy bardzo, bardzo palą się do gry, ale niestety miejsc w podstawowej 11 mam tylko 11. Dziękuję bardzo. Mam jeszcze pytania do trenera? Nie widzę, więc dziękuję bardzo trenerowi za udział w konferencji i zapraszam. Na pewno nie mamy? Mamy, dzisiaj nie mamy. Nie mamy. Także... Za dobrze było. Za dobrze było. Także pan kończymy. Czeka, aż coś nie pójdzie. Widzimy się w czwartek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.